Kolejne ćwiczenie, drugie, ale z pewnością nie ostatnie, na temat klatek kluczowych. Mamy dany krótki filmik, ptactwo MP4. Szerokość i wysokość jest bardzo dobra, akurat dostosowana do rozdzielczości naszego ekranu. Filmik trwa 13 sekund, ma 25 klatek na sekundę, nie będziemy go spowalniać. I ma ścieżkę stereo. Te informacje są wystarczające. Uruchamiam program Shotcut i biorę ten plik do edycji na stół montażowy, czyli na oś czasu. Naszym zadaniem jest umieszczenie tekstu, na przykład moje kurki, tyle że tekst ma wjeżdżać spoza dolnego lewego narożnika i zatrzymać się po środku. Czyli dodajemy tu ścieżkę, dodaj ścieżkę wideo i na niej wprowadzam tekst. Tekst to znaczy otwórz inny tekst i tu wpisuję. Oczywiście można to sformatować, mówię o kształcie, foncie, kolorze liter, natomiast kolor tła transparent bardzo dobrze, ok. To z pewnością Państwo znacie. Przeciągam na założoną ścieżkę. I to moje kurki początkowo znajduje się w tym miejscu. Potrzebny mi będzie filtr na tej górnej ścieżce. Dostawiam filtr znany nam wszystkim. I moim zadaniem jest ustawienie parametrów położenia tego napisu na starcie filmu i na końcu filmu. Do tego potrzebne mi są tak zwane klatki kluczowe, dlatego że one umożliwią wprowadzenie takich dwóch zestawów informacji przypisanych odpowiednio startowi i końcowi. Czyli tu naciskam na o taki symbolek użyj klatki kluczowej dla tego parametru. I proszę zobaczyć, że wyskoczyło mi okienko klatki kluczowe. I teraz to w ogóle ustawienie mnie nie interesuje. To ustawienie zamieniam na takie. To znaczy słowo moje kurki znalazły się na lewo, na dół względem mojego obrazu. I przechodzę wobec tego tu do okienka klatki kluczowe i klikam o to. Dodaj klatkę kluczową do miejsca, aktualnego miejsca. Już jest ustawienie na początku. Teraz jeszcze muszę mieć ustawienie na końcu. Ustawienie na końcu ma być takie, że ten napis ma się znaleźć o, według mojej wizji, w tym miejscu. Tu proszę zobaczyć, zmieniła się pozycja, czyli x-owe i y-owe współrzędne tej warstwy z tekstem. I idę znowu tu do rozmiar pozycji, jak klik i mam takie dwie kropki czy rąby stąd dotąd. Oczywiście nie będę pewna, dopóki nie uruchomimy odtwarzania. I staje. No, gdakanie było dodatkowo, natomiast sądzę, że ten napis wjeżdżał za długo.